Lotnisko to miejsce, w którym służby celne mają najwięcej pracy z pamiątkami przywiezionymi z egzotycznych wakacji. Wyroby z kości słoniowej, czy wyroby galanteria na przykład z aligatorów, tak? Buty, paski. To tylko przykłady pamiątek, które na lotnisku zostaną skonfiskowane na podstawie konwencji waszyngtońskiej, chroniącej zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Dlatego celnicy radzą. Nie powinniśmy kupować, nie powinniśmy przywozić ze sobą właśnie takich pamiątek, które są wykonane z takich zagrożonych gatunków, niezależnie czy to będą rośliny czy zwierzęta. Warto o tym pamiętać, bo będzie to się wiązało oczywiście z kłopotami przy przekraczaniu granicy. Chociażby tak bardzo popularny koralowiec, tak, jest właśnie jednym z tych gatunków, który podlega ochronie i absolutnie nie powinniśmy go zabierać ze sobą z takiej podróży jako pamiątkę. Ale przekraczając granicę, samolotem czy w inny sposób, warto pamiętać także o innych ograniczeniach. Obowiązują nas ograniczenia w ilości papierosów, jak i również wyrobów tytoniowych, które mamy ze sobą. Wjeżdżając na przykład do Polski czy do innego państwa unijnego. Mamy również ograniczenia, które dotyczą alkoholu, który możemy mieć ze sobą. Limity obowiązują także w przypadku przewożonej gotówki. Jest to równowartość 10 tysięcy euro. Jeżeli taką kwotę, równowartość, czy to w złotówkach, czy w innych walutach mamy ze sobą, powinniśmy to zgłosić funkcjonariuszowi na przykład służby celno-skarbowej. Podczas podróży uważać muszą także osoby zażywające leki. Na pokład samolotu można zabrać 5 najmniejszych opakowań medykamentów dostępnych na rynku. Warto też sprawdzić, czy można je wwieźć do kraju podróży.